główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Minęła 18:30. Dobry wieczór. Pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Oto co dziś w programie. Żeby młody człowiek miał tą świadomość, że, no, że od niego, od tego, jak się będzie zachowywał na tej drodze, może naprawdę zależeć czyjeś życie i zdrowie. Kierowcy mogą korzystać na tych mopach z nowoczesnych, nowych wiat wypoczynkowych. Wyremontowane zostały także budynki sanitariatów. Istotą biblioterapii jest umacnianie, wzmacnianie kondycji psychicznej człowieka i książki powodują, że patrzymy na swoje problemy z innego punktu widzenia. Pierwsze projekty ustaw wpłynęły do Sejmu nowej kadencji. Lewica złożyła dwa projekty dotyczące aborcji. Przepisy dotyczące podatków zaproponowała Konfederacja. Na razie Sejm jest na etapie tworzenia komisji niezbędnych do procedowania ustaw, a premier Mateusz Morawiecki poszukuje koalicjantów przed sejmowym wotum zaufania. Dominik Cierpioł. Sejm nowej kadencji na dobre rozpoczął pracę. Plan na najbliższe dni to wybór komisji sejmowych, które są niezbędne, aby móc procedować ustawy. W tym tygodniu ukonstytuują się może 2-3 komisje, natomiast zrobimy kontynuację tego posiedzenia w przyszłym tygodniu, ale pozwólcie, proszę, porozmawiać mi o tym najpierw z Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu, czyli marszałek i wicemarszałkowie. I choć zawsze w tym gronie byli przedstawiciele także opozycji, tym razem nowa koalicja rządząca nie zgodziła się na kandydaturę Prawa i Sprawiedliwości, czyli marszałek Elżbietę Witek. Były jasne deklaracje. Trzeba zgłosić osoby, które nie łamały prawa. Jeżeli łamały prawo, nie będą w prezydiach Sejmu i Senatu. Myślę, że w PiS-ie, w klubie PiS tak olbrzymim, jest olbrzymia ilość też potencjału osobowego na funkcję marszałka. W moim przekonaniu opozycja do niedawna, dzisiaj ci, którzy mają władzę, muszą się bardzo czegoś bać. Nie wiem, czy moich kompetencji, czy mojej wiedzy, doświadczenia parlamentarnego, czy tego, że mogłabym patrzeć na ręce, tego nie wiem. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło też patrzeć na ręce marszałka Senatu, bo koalicja nie zgodziła się także na fotel wicemarszałka tej izby dla Marka Pęka. Idzie ta krwawa zemsta, na którą czeka ten najtwardszy elektorat Donalda Tuska, no ale oczywiście jest to działanie sprzeczne i z dobrym obyczajem, i z pewną taką niekwestionowaną zasadą w polskim parlamencie. Jedynym wicemarszałkiem Sejmu spoza koalicji rządzącej ma być Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji, która szła do Sejmu z hasłem symbolicznego wywrócenia stolika parlamentarnego. Czy to jest takie wielkie pragnienie kariery u tego polityka? Nie wiem, ale na pewno te maski opadły i to będzie Konfederacji pamiętane bardzo, bardzo długo. Jedną z pierwszych decyzji nowych władz sejmowych jest usunięcie sprzed budynku Sejmu barierek, które chroniły to miejsce między innymi przed takimi osobami. Dlaczego na przykład są barierki przed Sejmem? Dlatego, że opozycja organizowała niezwykle agresywnych zadymiarzy, którzy próbowali się przemocą wdzierać na teren Sejmu. No, elementarne zabezpieczenie ważnej w państwie instytucji, no, tego wymagało. Czyli nie spadły one z nieba dlatego, że PiS sobie tak zażyczył? Nie, oczywiście, że nie. Posłowie będą kontynuowali pracę w Sejmie najprawdopodobniej w najbliższy wtorek. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. Najwięcej wypadków drogowych w zeszłym roku spowodowali kierowcy przed 24 rokiem życia. Niewielkie doświadczenie za kółkiem w połączeniu z brawurą mogą skończyć się tragedią. Stąd tak ważne uświadamianie młodych ludzi na temat odpowiedzialności wynikającej z prowadzenia pojazdu. W pruszkowskiej Pomologii rozpoczęto dziś kampanię Przyhamuj życie przed tobą. Zobaczcie, jaki ogrom tragedii. To jest tylko województwo opolskie odnotowane przez Państwową Straż Pożarną na terenie województwa opolskiego. Więc w 2022 roku 1331 zdarzeń w transporcie drogowym. To, jak fatalne skutki mogą nieść za sobą niewłaściwe decyzje, najlepiej obrazują zdjęcia z akcji ratunkowych. Relacje strażaków, którzy na co dzień niosą pomoc ofiarom wypadków drogowych, robią na młodych wrażenie. Spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie zespołu szkół w Pruszkowie, odbyło się w ramach kampanii Przyhamuj życie przed tobą, zapoczątkowanej przez opolskiego kuratora oświaty. Żeby młody człowiek miał tą świadomość, że, no, że od niego, od tego, jak się będzie zachowywał na tej drodze, może naprawdę zależeć czyjeś życie i zdrowie. Do spotkania z młodzieżą zaproszono oprócz strażaków także policjantów, ratowników medycznych, ekspertów ruchu drogowego czy przedstawicieli służby więziennej. Każdy z prelegentów mógł przedstawić problem i jego konsekwencje z innej perspektywy.
Ja będę przedstawiał młodzieży, jaka jest cienka granica, którą można przekroczyć siadając do samochodu czy na jakikolwiek innego pojazdu pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, która spowoduje to, że stanie się wielka tragedia i dla niego, i dla jego rodziny, ale też dla rodziny osób, które będą poszkodowane. Niemal 16% wypadków drogowych, do których doszło w zeszłym roku w naszym kraju, spowodowali najmłodsi kierowcy między 18 a 24 rokiem życia. W opinii młodych kierowców panuje błędne przekonanie, że nabycie prawa jazdy już upoważnia ich tak naprawdę do bezpiecznej i tak naprawdę beztroskiej, ale niejednokrotnie brawurowej jazdy. I tutaj chcemy przekonywać o tym, że tak naprawdę pokora i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego są przepustką do bezpiecznej jazdy. Jedną z głównych przyczyn, oprócz prędkości oczywiście, również są nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, zarówno na przejazdach kolejowych, jak i na skrzyżowaniach. My obserwujemy to na co dzień na egzaminie i tak jak po statystykach oczywiście patrzymy, to jest główna przyczyna tych wypadków, tych wyników negatywnych, więc jesteśmy właśnie tutaj po to, żeby tym, którzy będą zdawali prawo jazdy, powiedzieć o tych problemach, a ci tym, którzy mają to prawo jazdy, żeby jednak zwrócili na to uwagę. A to pozwala kształtować dobre nawyki na przyszłość i uruchamia zdrowy rozsądek. Najważniejsze jest to, żeby mieć na początku dużą wiedzę, jeżeli chodzi o teorię, a no praktyki to raczej się tam nauczę. To zależy od człowieka, na pewno potrafią zachować odpowiednią prędkość, natomiast niektórych ponosi brawura. Kuratorium Oświaty planuje zorganizować spotkanie z cyklu Przyhamuj życie przed tobą z uczniami ze wszystkich opolskich powiatów. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Drogowcy powiększyli parkingi dla ciężarówek na autostradowych miejscach obsługi podróżnych. To odzew na prośbę kierowców, którzy tłoczyli się na mopach. Rozbudowie towarzyszyły prace modernizacyjne, pojawiły się miejsca do ładowania samochodów elektrycznych czy rampy do odśnieżania ciężarówek. Te miejsca od zawsze były wąskim gardłem autostrady, szczególnie dla kierowców ciężarówek szukających parkingów po całym dniu jazdy. Zazwyczaj to takie parkingi wykorzystujemy dla osobówek, stajemy za tyłami ciężarówek albo gdzieś na wjazdach, wyjazdach, a jak nie ma, no to musimy zjechać z autostrady po prostu i szukać gdzie indziej. Na opolskim odcinku A4 to właśnie się zmieniło. Miejsca obsługi podróżnych w Pruszkowie, Przysieczy i Jankowicach Wielkich zostały rozbudowane, łącznie o 60 miejsc parkingowych. Przy okazji drogowcy zmodernizowali mopy. Pojawiły się miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz rampy do odśnieżania ciężarówek. Kierowcy mogą korzystać na tych mopach z nowoczesnych, nowych wiat wypoczynkowych. Wyremontowane zostały także budynki sanitariatów. Na tych mopach wymieniono także oświetlenie sodowe na LED-owe. Zmiany chwalą kierowcy z zastrzeżeniem, że miejsc przydałoby się jeszcze więcej. Parkingów jest mało, prawda? I no niektóre tutaj przy A4 są pozamykane dla ADR-u, także dla nas też to uciążenie. Obecnie nie jadę z ADR-em, mam ładunek inny, ale rozbudowa parkingów bardzo potrzebna. Bo z roku na rok ciężarówek na A4 przybywa. Szczególnie było to zauważalne w związku z wojną w Ukrainie. I dlatego drogowcy w kwestii przebudowy mopów nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W skali Polski te parkingi rozbudowywane będą po to, żeby dostosowywać tą liczbę miejsc do istniejących potrzeb na sieci. No, biorąc pod uwagę, że to natężenie ruchu i ta ilość także pojazdów ciężarowych wzrasta. Przebudowa infrastruktury kosztowała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ponad 20 milionów złotych. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Kto na prezydenta miasta lub burmistrza, kto do rad gmin i powiatów, a kto do sejmiku województwa. Apetyty na miejsca w samorządach ostrzy sobie wielu przegranych z niedawnych wyborów parlamentarnych, gdyż to dla nich jedyna szansa na utrzymanie się w polityce, a start kolejnej kampanii wyborczej tuż, tuż. Jeszcze przed wyborami samorządowymi może dojść do roszad w Urzędzie Marszałkowskim. Z naszych informacji wynika, że po ewentualnym sformowaniu rządu przez Donalda Tuska na fotelu wojewody opolskiego ma zasiąść aktualny wicemarszałek Zbigniew Kubalańca z Platformy Obywatelskiej. A ambicje zostania u jego boku wicewojewodą wykazuje Marcin Oszańca z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który walkę o poselski mandat z listy trzeciej drogi przegrał z 24-letnim nowicjuszem Adamem Gomołą. Zaledwie 5 dni po wyborach parlamentarnych Oszańca zamieścił w swoich mediach społecznościowych takie enigmatyczne zdjęcie, a na pytanie Ryszarda Rudnika, urzędnika ratuszowego Czasu na Opole: ale że co, wojewoda czyżby? Lider wojewódzkiego PSL-u odpowiedział z uśmieszkiem: strach teraz zdjęcie wrzucić, co za czasy.
Jeśli nie jako wicewojewoda, z pewnością Marcin Oszańca będzie chciał zaistnieć w samorządzie województwa i zostać co najmniej radnym sejmiku. Wielkim przegranym wyborów parlamentarnych jest także Ryszard Wilczyński, poseł Platformy Obywatelskiej od 2015 roku i skandalista znany z grzebania w papierach Jarosława Kaczyńskiego oraz wypowiedzi o depisyzacji, którą przyrównał do denazyfikacji i deratyzacji. Teraz ma ponoć chrapkę na fotel starosty Namysłowskiego. Samorządowe ambicje mogą także przyświecać gronu ważnych regionalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówi się o starcie do sejmiku zarówno aktualnego wojewody Sławomira Kłosowskiego, jak i byłej poseł Wioletty Porowskiej, która wyścig o sejmową reelekcję na ostatniej prostej przegrała z Januszem Kowalskim. Także były senator PiS Jerzy Czerwiński, który sensacyjnie przegrał z Tadeuszem Jarmuziewiczem, wciąż cieszy się na prawicy autorytetem i popularnością, pozwalającą mu kandydować zarówno do sejmiku województwa, jak i na przykład na burmistrza rodzinnego Prudnika. Z kolei dla liderki struktur PiS w Kędzierzynie-Koźlu, Katarzyny Kukolki-Bogocz, start w wyborach parlamentarnych był zapewne preludium przed wiosenną walką o fotel prezydenta miasta. O starcie do sejmiku mówi się także w przypadku Pawła Kampy, lidera struktur lewicy w Opolu. Reprezentujący tę samą formację i towarzyszący wiernie w kampanii wyborczej poseł Marcelinie Zawiszy Jerzy Przystajko może spróbować swoich sił w wyborach samorządowych. Sejmik województwa jest również jedyną szansą, by nie wypaść z politycznego obiegu dla Ryszarda Galli, który od 2005 roku reprezentował mniejszość niemiecką w parlamencie Rzeczypospolitej. Dla tonącej mniejszości były poseł to także koło ratunkowe w postaci głosów, które może przyciągnąć na jej samorządową listę. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw odbędą się między 7 a 21 kwietnia przyszłego roku. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Zakłady wodociągowe z Prudnika i Krapkowic podpisały dziś w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie do budowy kanalizacji. Obie gminy są już bliskie skanalizowania domów na całym obszarze. Dzisiaj podpisanie umowy przez naszą spółkę Wodociągi i Kanalizacja na dofinansowanie budowy pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Kurnica, tutaj w ramach aglomeracji krapkowickiej poprzez gminę Strzeleczki. Idziemy do chyba przedostatniej miejscowości, gdzie tej kanalizacji jeszcze nie ma. Zadanie o wartości ponad 2 milionów złotych, 1 800 tysięcy dofinansowania ze środków PROW-u. Czekamy na te pieniądze. W tym roku jeszcze rozpoczniemy procedury przetargowe. Zakończenie jesienią przyszłego roku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisuje umowę na dofinansowanie 3 800 zł na dofinansowanie budowy czwartego etapu kanalizacji Szybowic. Sama kanalizacja prawie 20 milionów nas kosztowała, złożona z 4 etapów. Dzisiaj tak naprawdę kończymy czwarty etap. Największa miejscowość, najdłuższa miejscowość, jeżeli chodzi o kilometry, w gminie Prudnik została skanalizowana. Kolejna, ale jeszcze nie ostatnia. Jeszcze kilka miejscowości mam do skanalizowania. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda się skanalizować Rudziczkę i Mieszkowice i Czyżowice. Efektywna współpraca sprawiła, że naukowcy chcą zostać w Opolu. Pochodzący z Chin profesor Ji Shongli przedłuża badania naukowe na Politechnice Opolskiej. Będzie pracował wspólnie z pochodzącym z Indii profesorem Munishem Kumarem Guptą. Naukowcy zajmą się nowatorską platformą do złożonych systemów cyberfizycznych. Profesor Ji Shongli jest rozpoznawalnym na świecie naukowcem, który wcześniej pracował na uczelniach wyższych m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych czy Korei. 2 lata temu rozpoczął badania dotyczące inżynierii mechanicznej oraz energetyki na Politechnice Opolskiej. Nie muszę się tu o nic martwić. Mogę się skupić tylko i wyłącznie na moich badaniach. Profesor Li miał początkowo w Polsce spędzić tylko 2 lata, jednak podjął decyzję o przedłużeniu pracy na opolskiej uczelni. Tu zajmuje się nowatorską, sterowaną danymi opartą na inteligentnym prognozowaniu platformą do złożonych systemów cyberfizycznych.
Zaliczany do grona 2% najczęściej cytowanych na świecie, naukowiec będzie współpracował z pochodzącym z Indii profesorem Munishem Kumarem Guptą. Wydział mechaniczny ma tutaj bardzo dobre zaplecze. Dzięki temu mam szansę poznać i rozwijać nowe obszary swoich badań. Ta atmosfera, praca na Politechnice Opolskiej spowodowała, że panowie profesorowie chcą tutaj dalej z nami zostać i pracować. My do tego podeszliśmy bardzo entuzjastycznie. Realizacja projektu naukowca na Politechnice Opolskiej była możliwa dzięki konkursowi POLS, którego celem jest wspieranie mobilności naukowców z całego świata, chcących prowadzić badania w Polsce. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Mechanik, cukiernik, fryzjer czy automatyk. Zapotrzebowanie na kształcenie w tych zawodach rośnie. Promocji szkolnictwa branżowego służyła konferencja na Politechnice Opolskiej zorganizowana przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu. Eksperci zauważają wzrost zainteresowania szkolnictwem branżowym, nazywanym dawniej zawodowym. Trwa zatem wyraźna zmiana trendu. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko ukończyło studia, poszło do liceum, a jednak brakuje fachowców na rynku, a szkoła branżowa pierwszego stopnia jest taką ścieżką, która umożliwia nie dość, że naukę w realnych warunkach pracy w zakładach rzemieślniczych i poznawanie teorii w szkole. W dzisiejszych czasach ludzie młodzi wybierają coraz częściej ambitne zawody. Rzemieślnicze. Popularnością cieszy się zawód fryzjera, kucharza, ogrodnika czy rolnika. Mechanicy, elektromechanicy, pojazdów samochodowych, automatycy, jak również ci rzemieślnicy, którzy są cukiernikami, piekarzami. Doradztwo zawodowe, któremu poświęcona była konferencja, paradoksalnie polega na tym, by nie doradzać, ale pomóc przebyć pewną ścieżkę. To są wybory tego ucznia i to on ma świadomie podjąć decyzję i świadomie podjąć swój wybór, swój dla siebie, dla swojego życia. Takie coachingowe pytania tylko dostaje. Coachingowe, takie, które troszeczkę pozwalają mu poznać samego siebie. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Dziś przypada Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Z kolei Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zainaugurowała dziś Tydzień Biblioterapii. Cykl warsztatów i wykładów rozpoczął się zajęciami dla przedszkolaków pod tytułem Supermoce w nas drzemiące. Cykl spotkań z dziećmi, z dorosłymi, z młodzieżą na temat książek, które mają moc, które dodają sił. W jaki sposób książka może leczyć? Istotą biblioterapii jest umacnianie, wzmacnianie kondycji psychicznej człowieka i książki powodują, że patrzymy na swoje problemy z innego punktu widzenia. Znajdujemy sposób rozwiązania problemu, z którym się borykamy. Dodają nam sił, dają nam nadzieję, powodują, że zapominamy też o trudach dnia codziennego. Mają przewagę nad serialami, czy grami, czy filmami? Oczywiście, że tak, bo pewne słowa, które przeczytamy, czy usłyszymy, tkwią w nas i te słowa powodują, że nabieramy właśnie mocy do stawiania czoła trudnym sprawom. Dzisiejsze zajęcia były o obrażaniu. Czy obrażanie jest potrzebne, czy warto tracić czas na obrażanie się z byle powodu. No i właśnie po to, żeby dążyć do zgody i takiej wspólnoty bycia z innymi ludźmi. I właśnie to obrażanie nie pomaga. Pomimo bycia niepełnosprawnym, od urodzenia odnosi sukcesy jako artysta. Podróżuje po świecie i prowadzi wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży. Mowa o Mariuszu Kędzierskim, który odwiedził dziś uczniów jednego z opolskich liceów, by podzielić się z nimi swoją historią. Jak osiągnąć sukces pomimo przeciwności losu oraz jak radzić sobie z powszechnym stresem i problemami dnia codziennego? To pytania, na które wielu młodych ludzi wciąż szuka odpowiedzi. W ich odnalezieniu uczniom trzecich i czwartych klas publicznego liceum ogólnokształcącego nr 9 w Opolu postanowił pomóc Mariusz Kędzierski. Spotkanie z tym człowiekiem było moim marzeniem tak naprawdę już od kilku lat. Myślę, że może pokazać młodym ludziom, szczególnie dzisiaj, kiedy mówimy o kryzysie młodego pokolenia, o tym kryzysie psychicznym, o różnego rodzaju depresjach, zawirowaniach w młodym życiu, może pokazać, że chociaż człowiek ma podgórkę, chociaż spotyka go wiele przeciwności losu, to tak naprawdę te bariery są tylko w jego głowie. Mariusz Kędzierski jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Mimo braku rąk od wielu lat realizuje swoje marzenia, nie zważając na oczywiste trudności. Jest też kochającym ojcem i mężem.
jako młody człowiek zastanawiałem się faktycznie, jak to moje życie będzie wyglądać i oczywiście nie znajdowałem żadnego rozwiązania skutecznego, które dałoby mi odpowiedź na to, jak sobie w życiu będę radził. Na szczęście udało mi się z wieloma rzeczami poradzić w taki sposób, że funkcjonuję zupełnie jak zdrowy człowiek. Robię 99% rzeczy tak samo jak każdy inny mający dwie ręce. Rysunek jest jedną z głównych pasji Mariusza Kędzierskiego, która umożliwiła mu podróżowanie po całym globie. Cieszy się on uznaniem w świecie sztuki, mając na koncie wiele nagród zdobytych na międzynarodowych konkursach. Do niedawna spełniał się również jako członek drużyny piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław Amp Football. Jak sam przyznaje, jego sukces był możliwy dzięki odrobinie szczęścia, a także samozaparciu oraz pomocy dobrych ludzi, których spotykał na swojej drodze. Obecnie od ponad 12 lat dzieli się swoją historią z dziećmi i młodzieżą w całym kraju, mówiąc, jak radzić sobie z problemami i zaakceptować samego siebie. Ci ludzie często właśnie muszą często szybciej dorosnąć i to jest, myślę, taką rzeczą, która nie powinna się pojawiać, ale skoro już jest, to staram się im powiedzieć, że wszystko w ich życiu jest możliwe, że wszystkie złe momenty da się przetrwać, wszystkie rozczarowania da się zamienić w coś naprawdę fajnego. Podczas spotkania uczniowie uważnie słuchali i zadawali pytania, ciekawi szczegółów z życia pana Mariusza, którego historia wywarła na nich ogromne wrażenie. Pomimo tych wszystkich trudności doszedł do tego, spełnił swoje marzenia, zwiedził całą Europę, cały świat tak naprawdę, ponad 60 krajów. Poruszyła mnie historia w ogóle całego życia, bo tak naprawdę musiał radzić sobie z tym sam. Nie miał gdzieś tam wsparcia ze strony rodziców, czy w ogóle rodziny. Pomimo tego, że szkoła nie dała mu możliwości rozwoju, dalej gonił za tymi marzeniami. Było to naprawdę motywujące. Osoba Mariusza Kędzierskiego jest dla tych uczniów oraz każdego z nas przykładem na to, że pomimo przeciwności losu, warto wytrwale dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów i spełniać tym samym swoje marzenia. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. Nasz główny serwis dobiega końca, zaraz po nim prognoza pogody i Wiktoria Marszałek. Następnie rozmowa dnia. Gościem Tomasza Gduli będzie profesor Andrzej Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy Państwa przed telewizory, także na kolejne serwisy informacyjne o godzinie 20.30 i 21.30. Teraz już dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.